jestem bardzo doświadczonym zawodnikiem, zawsze wnoszę do walki serce, charakter. Mam nadzieję, że tutaj zmysł walki, czucie pojedynku pozwoli mi ułożyć go pod siebie i znaleźć moment, kiedy będę miał szansę wygrać ten pojedynek i wykorzystać tą szansę. Wszyscy najbliżsi dobrze mi życzą. Wiadomo, że każdy się martwi o drugiego człowieka, jeśli chodzi o najbliższych, o jego zdrowie. Wszyscy widzą, że bardzo dobrze mi idzie też w innych rzeczach związanych z boksem, jeżeli to o komentarzach, o prowadzeniu treningów. No i faktycznie zdarzały się momenty, że ludzie odradzali mi tę walkę. Ja czuję się ciągle na siłach, ciągle jestem w treningu, podjąłem wyzwanie. Zgodziłem się na tą walkę, skoro powiedziałem, a to teraz się dobrze przygotować, pokazać, że Dragon zawsze jest twardym zawodnikiem, wychodzi z sercem do walki i walczy o zwycięstwo. Zawsze mój boks głównie bazował na charakterze, tych umiejętności zawsze gdzieś brakowało. Nie było nigdy odpowiedniego sztabu trenerskiego, odpowiedniego przygotowania, które pozwoliłby mi krok po kroku zwiększyć te umiejętności. Wszystko, na czym bazowałem, to na takiej woli walki, tym, że nigdy się nie bałem, lubiłem podejmować wyzwania i zawsze wierzyłem w siebie, no i to przyniosło efekt. No teraz jestem już bliżej końca niż początku, zgodziłem się na tą walkę. Andrzej jest teraz w swoim prime, pamiętam siebie w wieku 28-29 lat, to był najlepszy wiek, kiedy czułem się najmocniejszy fizycznie, wiedziałem, że jeszcze mogę dużo zrobić w tym boksie, no i to jest podobna sytuacja. No ale mam dobre nazwisko, mam rekord, co wspominałeś, trudne pojedynki za sobą. Wychodzę do tej walki, zgodziłem się i będę chciał pokazać, że ten Albert jeszcze jest w nim cień czy odrobina iskry, która pozwoli odnaleźć się w tym pojedynku. Miałem kilka takich pojedynków, których nie robiłem sobie presji, te pojedynki wychodziły naprawdę bardzo dobrze. No tutaj zdaję sobie sprawę, że muszę być czujny, muszę skoncentrować się na obronie. Andrzej ma praktycznie wszystkie walory, co po jego stronie, mówię tutaj o sile, szybkości, mobilności, natomiast mamy na to doświadczenie. Mam nadzieję, że jakaś siła wyższa pozwoli mi wykorzystać moje atuty, będzie czuwała na mną, żebym był w stanie przytrzymać ten pojedynek. No i zobaczymy, no, czekam z niecierpliwością już na galę. Cały czas szukamy najlepszego wariantu. Oczywiście wiemy, jak mamy wyjść do tego pojedynku na samym początku, jak mamy wejść w tą walkę. No a później myślę, że czym ona dłużej będzie trwała, tym będzie lepiej dla mnie. Jarek więcej dostrzeże, bardzo dobrze czyta walkę, potrafi fajne uwagi między rundami wskazać, co robić, żeby ta walka nam się układała po naszej myśli, żeby przeciwnika trochę wytrącić z równowagi i zmusić go do tego, żeby boksował w naszym stylu. No i liczę na to, że będę czujny, będę skoncentrowany i to pozwoli mi naprawdę dość płynnie wejść w walkę, a co dalej, to zobaczymy. Teraz też troszkę zmieniłem
trening, troszkę bardziej zacząłem pracować nad motoryką, aczkolwiek tak jak mówię, te 4 tygodnie to jest zbyt mało czasu, żeby zauważyć takie duże zmiany, no ale myślę, że będzie już to widoczne podczas tego pojedynku, jakaś taka moja koordynacja, te spięcie moje będzie troszkę mniejsze, no bo tutaj lata zaniedbywanie, brak rozciągania, brak odpowiednich ludzi, którzy zajęliby się takim rozluźnianiem mnie, powodowało, że te mięśnie ciągle były spięte i tak chodziłem taki sztywny, zawsze byłem takim sztywniaczkiem i to było bardzo widoczne podczas walk. Jarek też do mnie pozytywnie wpływa, cały czas mówi, żebym wierzył w siebie, że nawet jak mam chwilę zwątpienia, czasami ten trening nie wygląda tak jak chcę, to mówi, że i tak w walce będzie dobrze, nie martw się, złapiesz to, zobaczysz, powtórzymy to i to jest fajne, bo trener jest taki, mam takie oparcie, jest właśnie motywatorem, który wierzy w mój sukces, a to dla mnie jest jednak bardzo ważne, że mam za sobą osobę w narożniku, która wierzy w moje umiejętności, w moją wygraną.